To jest tak naprawdę takie święto muzyki kościelnej, dwudniowe święto z przepiękną celebracją eucharystyczną i mam nadzieję, że takie konferencje potem przynoszą wspaniałe owoce, którymi można żyć przez cały rok. Potem jest publikacja naukowa, więc można jeszcze raz jakby przeżyć te tematy, które nas najbardziej zainteresowały. Już 14. konferencja ogólnopolska z cyklu Muzyka Sacra poświęcona jest zagadnieniu tożsamości muzyki sakralnej w dialogu z kulturą współczesną. Inspiracją do podjęcia takiej tematyki jest 50. rocznica opublikowania posoborowej instrukcji Musicam Sacram, w której Kościół po Soborze Watykańskim II przypomniał nam, że muzyka kościelna nie jest tylko ozdobą czy dodatkiem do liturgii, ale należy do samej istoty celebracji liturgicznej jako chwalenie pieśnią, muzyką Boga i jednoczenie wspólnoty wierzących. Konferencja ma na celu przybliżenie nam problematyki i wagi muzyki sakralnej, może jeszcze bardziej szczegółowo muzyki kościelnej, albo jeszcze bardziej szczegółowo muzyki liturgicznej i znalezienia się nas jako wiernych właśnie w przestrzeni sakralnej, a z drugiej strony nas jako tych, którzy uczestniczą w liturgii i którzy właśnie mają poprzez tę czynność liturgiczną oddać cześć Bogu. A muzyka kościelna jako ten środek, jako to medium, które ma nas łączyć właśnie z Bogiem, jest bardzo ważna, jej rola jest nie do przecenienia. I to, co zawarł w swoim dokumencie Sobór Watykański II w Konstytucji o liturgii, jako jedynej ze sztuk muzyce kościelnej poświęcił rozdział, a zatem waga tejże dziedziny sztuki, jaką jest muzyka kościelna. Sprzymierzeńcem, który wspomaga nas w zabieganiu o przywróceniu prestiżu muzyki kościelnego, jest papież Benedykt XVI. Muszę powiedzieć, że nasz kierownik katedry, ksiądz Jacek Bramorski, otrzymał ostatnio zaszczytną propozycję recenzowania nadania doktoratu honoris causa papieżowi Benedyktowi XVI, co również w jakimś sensie jest odzwierciedleniem znaczenia prac programowych naszej Katedry Muzyki Kościelnej. Świetnie, że to się odbywa, ta konferencja na Akademii Muzycznej, w świeckim środowisku, ale równocześnie właśnie otwarcie dla sprawy Kościoła, otwarcie dla sprawy jakości, piękna, ważności właśnie muzyki w liturgii, a równocześnie także muzyka podrywa serca do Boga, do spraw niebieskich, ta, która podczas liturgii. No i ciągle przypominamy sobie to powiedzenie świętego Augustyna, które często jest cytowane, ale nie w pełni, a mianowicie, że kto śpiewa, dwa razy się modli. Nie, kto dobrze śpiewa, dwa razy się modli, czyli musimy być dobrymi muzykami,
żeby rzeczywiście się dobrze modlić. Taka konferencja jak dzisiaj ma wiele aspektów poruszać. Przede wszystkim ma konsolidować środowisko. Po drugie, musi pokazywać, że sprawa muzyki kościelnej nie jest nam obojętna. Mówię nam, ale mam na myśli muzyków kościelnych. Trzecia sprawa, musi pokazywać, i to się w Gdańsku bardzo dobrze pokazuje, że sprawy muzyki kościelnej nie są obojętne duchowieństwu. Jak Państwo widzieli, są przedstawiciele seminarium, są profesorowie, jest ksiądz profesor Bramorski, który jest w ogóle spiritus movens z tej konferencji. A jak wiemy z praktyki liturgicznej, bez zrozumienia pełnego rządców kościołów my nie możemy zrobić nic. No przede wszystkim jest jeszcze taki pragmatyczny cel, pokazanie wyników naszych aktualnych badań. Zadaniem tej konferencji jest przede wszystkim uświadamiać i uwrażliwiać. Dlatego cieszę się bardzo, że uczestniczą w niej młodzi ludzie, nie tylko studenci muzyki kościelnej, ale także organiści oraz młodzi kapłani, klerycy seminarium duchownego, bo przecież to oni będą na co dzień odpowiadali za kształt i jakość muzyki kościelnej w naszych parafiach. Ponieważ wszyscy już na wszystkim się znamy, to w kościele też coraz mniej się słucha. Słucha tych, którzy przemawiają. W związku z tym muzyka, chór, który dobrze śpiewa, który świetnie promuje wartości chrześcijańskie, także poprzez swoje życie, może zrobić bardzo wiele. To znaczy, wydaje się, że z jednej strony właśnie piękno muzyki i tej starej, i tej współczesnej, i tej, która w liturgii, i tej, która dzisiaj w liturgii po Soborze Watykańskim trochę się już nie zmieści. Można ją promować, pokazać, w jaki sposób także dojść do źródeł, dlaczego zostało to stworzone, jakie były motywy, jakiego kompozytora, jaka była jego wiara, ale równocześnie pewien sposób ewangelizacji. Myślę, że muzyka ma dzisiaj bardzo wielkie znaczenie, dlatego że jest tym takim językiem szczególnym, który może pokazać wartości, które tak naprawdę wierzymy. Wychowanie muzyczne. Od tego trzeba zacząć. W Polsce wychowanie muzyczne, jak skonstatowano tutaj podczas konferencji, jest na bardzo niskim poziomie, ale to z tego względu, że w szkole bardzo mało czasu poświęca się muzyce, w ogóle muzyce. A to również niesie, ma swoje konsekwencje również i w muzyce sakralnej. Dzieci nie śpiewają w szkole, dzieci nie śpiewają w domu, dzieci nie śpiewają też w kościele. Potem te dzieci stają się młodzieńcami, pannami, osobami dorosłymi i tak stajemy się po prostu tylko biernymi widzami. Myślę, że tak jak z każdą dziedziną, również i z dziedziną muzyki, trzeba wychowywać, wychowywać i jeszcze raz wychowywać, a więc wychowanie muzyczne.
od tego chyba trzeba zacząć. Powinno tutaj pójść, nie wiem czy środki, ale może jakiś punkt zainteresowania, tak żeby kompozytorów współczesnych pobudzić do tego, żeby chcieli taką muzykę dla przestrzeni kościoła pisać, po to, żeby ona po prostu funkcjonowała w takiej codzienności liturgicznej. Jeśli będzie edukacja, jeśli będzie zwrócenie uwagi na jakość wykonywanych utworów podczas liturgii, to głoszona Ewangelia będzie jeszcze bardziej, jeszcze lepiej. Vestri autem capilli capiti somnes numerati sunt. Nolite ergo timer, multis passeribus meliores estis vos. Omnis ergo in confitebuntur, me coram hominibus, confitebor, et ego eum coram patre meo, qui in celis każdego tego, wtedy, który mnie wyzna przed ludźmi, wyznam i ja przed Ojcem moim, który jest w niebiesiach. Drodzy w Chrystusie, siostry i bracia, każdego tedy, który mnie wyzna przed ludźmi, wyznam i ja przed Ojcem moim, który jest w niebiesiach. Te słowa Pana Jezusa uobecniają się tu i teraz. One realizują się w świętym Kościele. Wyznając wiarę, wyznajemy także wiarę w Kościół. Jeden, święty, powszechny, apostolski. Bo Kościół jest święty świętością samego Boga, świętością krwi Pana Jezusa, przelaną dla nas, dla naszego zbawienia. I Kościół jest święty, świętością całego zastępu świętych wszystkich czasów, od początku, od pierwszych apostołów, męczenników, poprzez kolejne wieki, aż do dzisiaj, aż do męczenników XX i XXI wieku, czyli tych, którzy nie lękali się wyznać wiarę w Jezusa, nawet jeśli cena była wysoka. I w tym zastępie świętych wszystkich czasów wspominamy dzisiaj w liturgii świętego Andrzeja, męczennika. Czego nas uczy święty Andrzej? Uczy nas przede wszystkim miłości do Boga, miłości do Kościoła, ale także odwagi w głoszeniu Ewangelii Pana Jezusa. Bo to właśnie on, święty Andrzej, wziął sobie do serca te słowa, które Pan Jezus do nas mówi w Ewangelii. To, co wam mówię w ciemności, opowiadajcie na świetle i co usłyszycie na ucho, głoście na dachach i nie bójcie się. W tym roku duszpasterskim Kościół w Polsce przypomina nam właśnie to wezwanie Chrystusa Zmartwychwstałego: idźcie i głoście. Moi drodzy, w różny sposób można iść i głosić wiarę w Jezusa Chrystusa. Nie tylko słowem, nade wszystko przykładem, świadectwem życia. Ale także to głoszenie Jezusa Chrystusa dokonuje się przez piękno sztuki, a zwłaszcza przez piękno muzyki kościelnej. Trwa
14. już konferencja ogólnopolska z cyklu Musica Sacra, organizowana przez Katedrę Muzyki Kościelnej w Akademii Muzycznej w Gdańsku. I w tym roku wiodącym tematem tej naszej konferencyjnej refleksji jest właśnie tożsamość muzyki sakralnej, czyli to, czym ona jest w swojej istocie. Ale jednocześnie dodajemy tożsamość muzyki sakralnej w dialogu z kulturą współczesną. Dialog na pewno wymaga otwarcia, dobrej woli. Ale dialog nie oznacza rezygnacji z tego, co jest naszą tożsamością. Dialog nie oznacza wcale roztopienia się w świecie, ale wręcz przeciwnie. Pan Jezus mówi, macie być solą ziemi, światłem świata, a więc mamy być znakiem. I takim znakiem, moi drodzy, jest również muzyka kościelna, która przez wieki jest modlitwą Kościoła, jest rzeczywistością, która wyraża świętość Kościoła, świętość samego Boga. Dlatego mówimy muzyka sakralna, od sakrum, świętość. I dlatego do muzyki sakralnej zbliżamy się w postawie pokory, ale jednocześnie zbliżamy się otwartym sercem i umysłem, bo ona jest także formą naszego wyznania wiary. I cieszę się bardzo, że jak co roku, tak i dzisiaj w trakcie tej ogólnopolskiej konferencji możemy jednoczyć się przy ołtarzu Pana Jezusa, by słuchać Słowa Bożego i by z wielką pokorą klękać przed tajemnicą świętości samego Boga. Boga, który daje nam poznać swoje tajemnice przez piękno melodii chorału gregoriańskiego, przez piękno muzyki organowej, bo Bóg jest źródłem wszelkiego piękna. A muzyka jest drogą piękna, która to wiedzie nas ku Bogu, ku Jego świętości. A zatem, moi drodzy, podejmując ten codzienny dialog z kulturą współczesną, pamiętajmy o tym, byśmy byli wierni. Wierni tożsamości katolickiej, wyrastającej z ducha Ewangelii i z miłości do Kościoła Świętego. Amen. Muzyka sakralna zmierza w różnych kierunkach. Może trzeba powiedzieć tak, że zauważa, że jest bardzo dużo ruchów, bardzo dużo nurtów ku odnowieniu tej sztuki, jaką jest muzyka sakralna, ale nie ukrywajmy, że i na tym polu zauważalny jest kryzys. Ale dlaczego zauważalny? Skąd kryzys? Bo w ogóle jest kryzys człowieka, zauważamy kryzys człowieka, a skoro kryzys człowieka, to również kryzys i tych dziedzin, na których człowiek się spełnia, a więc i dziedzina poznania, a więc i dziedzina, w dziedzinie prawdy mamy sceptycyzm, relatywizm i to też również wkrada się na łono muzyki, niestety również i na łono muzyki sakralnej, ale też bardzo dużo pozytywnych tutaj głosów, które się pojawiają na tej konferencji. Muzyka sakralna jest na pewno darem i zadaniem. Tak często mówił i uczył nas takiego patrzenia na rzeczywistość święty Jan Paweł II. Jest darem, niewątpliwie, bo człowiek dzięki muzyce może wypowiedzieć więcej niż potrafią słowa. A jeśli stajemy wobec piękna i tajemnicy samego Boga, to ludzkie słowo nie wystarcza. I dlatego z pomocą przychodzi nam muzyka, przez którą możemy się modlić, chwalić Boga. I dlatego jest ona wielkim darem. Ale jednocześnie jest zadaniem. Zadaniem, które dzisiaj pewnie napotyka na wiele trudności. W świecie coraz bardziej sekularyzowanym,
świecie, który jest, można powiedzieć, przygłuszony popkulturą. I dlatego muzyka sakralna musi ciągle na nowo uświadamiać sobie, czym jest, a więc pytać o swoją tożsamość. I temu poświęcona jest ta konferencja. Ale jednocześnie muzyka sakralna nie jest jakąś archeologią, tak? Czyli tylko sięganiem do przeszłości. Ona jest spadkobiercą 2000 lat Kościoła, ale jednocześnie jest zdolna nawiązać twórczy dialog z kulturą współczesną. I świadectwem tego są wspaniałe kompozycje, także i kompozytorów XX czy XXI wieku, właśnie kompozycji muzyki sakralnej. To świadczy o tym, że ten fenomen muzyki kościelnej jest żywy. I tutaj na pewno inspiracją będzie zawsze chorał gregoriański, będzie wielka polifonia renesansowa, ale odczytywana także w duchu tej współczesnej wrażliwości, której świadectwem chociażby są dzieła takich twórców jak nasz wielki Kilar, prawda, czy Górecki. To jest Arvo Pärt, Tavener, Gubajdulina. Oni też, może dlatego trzeba odkodowywać też ich utwory, to jest zadanie dla grających, dla teoretyków, że oni docierają muzyką nic nie mówiąc, uważają, że sama muzyka wpływa na to. Skoro są tam wątki liturgiczne, chyba myślę liczą na działanie Ducha Świętego, na działanie mądrości Bożej, no, a jednocześnie zostawiają pole otwarte, nikogo nie ewangelizują też na siłę, kto chce to gra, kto chce ten słucha. Ale myślę, że gdzieś wysłuchają. I takie chyba są zadania tej sesji. Zbierają się tu naprawdę ludzie, którym leży na sercu, ja myślę, dobro. Tak? Mamy trudne czasy i ta sesja też się wpisuje w jakieś ogólne uzdrowienie. Tak? Chcielibyśmy, żeby było lepiej. No, środki są do tego tutaj właśnie też rozważane. Praca naszej Katedry Muzyki Kościelnej polega na kształceniu zarówno organistów, kantorów, dyrygentów. To są trzy główne funkcje. I teraz, jeżeli spojrzymy na historię, na całą przebogatą tradycję muzyki kościelnej, a jak wiemy, to był główny filar rozwoju
sztuki muzycznej. Na muzyce kościelnej wzorowały się wszelkie inne obszary aktywności pod tym względem. Cały świat w tej chwili wykonuje głównie muzykę kościelną, która rozkwitała w szczególny sposób do XVIII wieku. W szczególny sposób. W dzisiejszym świecie, który jest światem szalonym, w którym muzykę odtwarzamy głównie, nie słyszymy jej na żywo. Często kościół jest jedynym miejscem, gdzie w ciągu tygodnia ludzie mają styczność z muzyką wykonywaną na żywo. Proszę zobaczyć, jaka wspaniała muzyka, instrumentalna, organowa i churalna. Nawet jeżeli śpiewają pieśni na jeden głos, jest to wspólne muzykowanie. Więc to jest jakby jedna strona medalu. Druga strona to są wspaniałe chóry katedralne, wspaniałe chóry kościelne, które no niestety, jest ich niewiele w skali kraju, ale też podnoszą ten poziom muzyki kościelnej. I ostatnia rzecz to są akademie muzyczne, które kształcą na kierunku bądź w specjalności muzyka kościelna. I tacy absolwenci mają największe szanse na zmianę oblicza muzyki kościelnej w Polsce. Bo no to jest jasne, że taki zwykły, przeciętny organista, który nie potrafi zadyrygować, który nie potrafi zaakompaniować czy wykonać odpowiedniej literatury organowej, odpowiednio i na odpowiednim poziomie, jeszcze dostosowanej do danego święta czy do danej celebracji liturgicznej, no ma dużo mniejsze szanse niż absolwent Akademii Muzycznej, który jest wyposażony we wszystkie umiejętności. Do tego zna się jeszcze na chorale gregoriańskim, może poprowadzić szkołę gregoriańską, jest przygotowany do pracy metodycznej z dziećmi, ponieważ często to jest prowadzone na wydziałach edukacji muzycznej, gdzie taką metodykę się zdobywa. Praca z dziećmi, praca z młodzieżą, a praca z dorosłymi ludźmi to są trzy różne zagadnienia. Do każdego trzeba być przygotowanym metodycznie. Oczywiście niektórzy mają to dane z góry od Pana Boga i tu się w ogóle nie dyskutuje, a niektórzy się tego uczą, no i błogosławione owoce to może przynieść na przyszłość. Mamy te możliwości, istnieją szkoły dla organistów, istnieją studia organistowskie, są kierunki, tak jak tutaj muzyki kościelnej, są specjalności, tak jak w Akademii Muzycznej właśnie w Gdańsku. Oczywiście kształci się wspaniałych, wybitnych dyrygentów, ale myślę, że jeszcze bardziej potrzeba związku takiego z Kościołem. To znaczy Kościół też musi jeszcze bardziej przyjąć tych ludzi za swoich i po prostu dać im możliwość pracy.